Siemanko, z tej strony Elio Patarie-Trufan. Zaczynam przegląd wszystkich gier, które mam do mojej baterii ST. Mamy już za sobą Genesis Theres, piękną, genialną, zarebisty port, pięknie wykonana, cudowna. Doczekałem się w końcu po 30 latach, żeby zagrać w hit z Commodora. Mamy Robbo. Słabiutka konwersja ze względu na powolność działania scrollingu w momentach teleportacji i ze względu na to, że są zupełnie inne plansze niż w oryginale. I teraz bierzemy się za kolejny hicior ogólnie, jeżeli chodzi o gry komputerowe, czyli o Prince of Persia. To była pierwsza gierka, pierwsza na świecie, którą zobaczyłem na PC-cie na lekcji informatyki w 8 klasie podstawówki i zrobiła na mnie piorunujące wrażenie grafiką, płynnością. Zobaczmy, jak wygląda gameplay na Atari ST. Zapraszam. Dobra, Prince of Persia ładuje się z dyskietki. Pamiętam tą gierkę, znaczy tą gierkę wiadomo, że pamiętam, no bo po dzień jak miałem własnego PC, to grałem w nią, ale dokładnie pamiętam ten moment, kiedy pani z fizyki właściwie, która miała z nami informatykę, odpaliła nam to na naszych 286, 16 czy tam 20 MHz w szkole. Człowiek miał Atari i zobaczył tą animację. To był po prostu opad szczęki totalny. Zobaczymy, jak wersja na Atari się udała. Ten porcik. Ja się spodziewam, tak, ma być piękna grafika, piękna animacja, takie samo odwzorowanie plansz. No i ma się po prostu grać dobrze joyem, bo na PC ci się grało klawiaturą. Jeszcze dekompresja jakoś trwa. Dobra, mamy. Tak mi się przypomniało, że to jest ta wersja, którą mamy po jakimś francuskim czy hiszpańskim, czy po jakimś tam języku. Jak się dorobię kiedyś jakiegoś satana albo czegoś w tym stylu, no to będę sobie już poprawne językową wersję ściągał. Okej, jesteśmy. Grafika na pierwszy rzut oka jest fajna. Animacja jest płynniuśka, taka jak powinna być. Straciliśmy połówkę życia. Tak to właśnie pamiętam z tego, z peceta, tylko tam to było chyba w odcieniach szarości, coś mi się zdaje, bo takie kremowe. Mogę mylić teraz. Aha, tutaj jest ten gościu. Żeby go załatwić, musimy najpierw gdzieś tam po lewej stronie zdobyć miecz, więc sobie pójdziemy go poszukać. Strasznie szybko w las, zauważyliście? Na pececie chyba tak szybko nie było. Płynność jest super, ale tam trochę za szybko to było. I skaczemy. Tutaj trzeba nacisnąć nową płatkę, otworzy się brama. Idziemy sobie. Tutaj chyba też ta krata, a nie. Na dole płatka jest. Pierwsze wrażenie jest super. Jest mega fajne, bo wygląda naprawdę prawie identyka. Zanim się zamknie ta bramka. Dobra, tutaj musimy na szybko S-a przebiegnąć, bo tu się wszystko pod nogami pozapada, a jest trochę wysoko. Jakie zwolnienie gry! Zauważyliście, jak zaczęły spadać te kładki, czyli było troszkę więcej ruszających się obiektów. Nasz bohater bardzo, bardzo zwolnił. Słabo, słabo. No kurde, to już przez Motorola 6800. Czemu to tak zwolniło? Ja wiem, że jest trochę wolniejsza od PC-ta 286, ale bez przesady. Ups, zamyka się, czy zdążę. Ale tutaj mam jeszcze chyba jakąś ruchomą kładkę, zobaczymy tą. Nie, grafika źle poszła. Dobra. Musimy przeskoczyć jeszcze raz, otworzyć. I biegnie. Szybciutko właśnie, gościu. Dobra, tutaj też musimy skok wykonać, bo na dole są kolce. Staniemy sobie na krawędzi i joystickiem po skosie. I znowu po skosie. Jest dobrze. Tutaj trzeba zejść na dół. Chociaż nie pamiętam, czy w tych widocznych takich po lewej stronie miejscach tam nie ma korytarza. O, tu jest ten miecz. Tak.
Czy co, mamy mieczyk, możemy wracać do tego kolesia i go zaciupać. Tylko sobie jeszcze sprawdzę z ciekawości, czy nie, tutaj nie można przejść. Wskoczymy sobie jeszcze tutaj wyżej. Też się nie da. I jeszcze sobie tutaj zawiśniemy z tego miejsca. Zobaczymy, czy tam coś jest. O, tutaj jeszcze możemy zobaczyć. No nic, pójdziemy. Dobra, już myślałem, że mnie przebije. Tutaj wydaje się puste pomieszczenie, ale jak znam życie, to pewnie ta kładka tutaj jest do rozwalenia. A jednak nie. Ślepy zakątek. Dobra, wracamy do tego kolesia, którego będziemy musieli mieczem rozwalić. Tutaj trzeba ostrożnie z tymi kolcami. Nie wiem, czy jeszcze jeden krok mogę zrobić. Nie będę ryzykował skoczyć. Dobra, udało się. No to nic, lecimy szybkońcem do góry. I zobaczymy, jak będzie wyglądać walka. I animacja tej walki. Jestem ciekaw, czy będzie... Przepraszam. Jestem ciekaw, czy jakieś zwolnienie będzie. Jak ten gościu zacznie mocno machać mieczykiem. Jest grane. Ok. Bardzo fajnie to wygląda i każdy posiadacz Atari ST powinien to zagrać, bo jest naprawdę udany port. Na tą kładką sobie otwieramy bramę, która jest na bramę. Musimy skoczyć. Teraz rozbieg i skok. Pięknie. Teraz ten gościu był tam u góry. No to musimy wspiąć się. Tam się teraz brama otwiera. To musimy się trochę sprężać. Nie wiem, czy teraz zdążymy. Przebiegniemy ten fragmencik. Zdążyliśmy na styk, bo już właśnie schodzi. Okej, teraz skok. Hopla. Tutaj też nacisnęliśmy chyba na otworzenie bramki. Szybciutko, szybciutko. Na górę, na górę. Ale zwolniło znowu. Tutaj też musimy przeskoczyć jeszcze. Pewnie gościu mnie zabije, bo jeszcze nie miałem okazji poćwiczyć, jak się walczy tym mieczykiem. Chyba fajer po prostu, nie? No i... Co jest grane? Obawiam się, że to jest jakaś ciulata wersja, ciulato skrakowana, albo jakoś tak coś jest w niej nie tak zrobione, ale pojawiły się jakieś bombki na ekranie, bohater mi zniknął, mimo że jeszcze czasu na uwolnienie księżniczki mieliśmy w cholerę. I wszystko wisi. No to chyba nie pogram w moją wersję francuską Prince of Persia. Nic, trzeba sobie poszukać jakiejś wersji, która będzie działać. Ale co mogę powiedzieć? Po tym krótkim gameplayu, jeżeli cała gra wygląda tak, jak wygląda, to plus na grafikę, plus na animację, odwzorowanie plansz. Minus, że trochę przycina, bo poczuć to zwolnienie, ale ogólnie jest bardzo pozytywnie. Tylko, że tak powiem, zasmuciłem się strasznie, że ta moja wersja pokazuje jakieś bombki i się zawiesza. No, no nic nie poradzę. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Kończymy. Jeżeli materiał się podobał, to standardowa łapka w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.